Mogę się odnieść w ten sposób. No, nie posądzam tutaj pana rzecznika o złą wolę, ale przecież pamiętamy, bo przecież rzecznik ma dosyć ograniczone możliwości prowadzenia postępowania dowodowego, opiera się na tym, co zgromadzi policja i prokuratura. I pamiętamy przecież pierwsze dni po ujawnieniu tej afery, kiedy nic się nie działo. Prokuratura i policja żadnych czynności nie podejmowała, żeby zabezpieczyć te dowody. Jeśli chodzi o te dowody elektroniczne, wiadomo, że liczą się godziny czy minuty, bo potem to wszystko znika, jest gdzieś unicestwiane. Także tutaj być może oczywiście tych dokumentów nie ma i stąd też tak to trwa i to postępowanie się ciągnie i być może z tego nic nie będzie.